Przede wszystkim dzisiaj na temat zachowania pewnej posłanki, która pokazała środkowy palec na temat tego, że właśnie 2 miliardy złotych zostanie przekazane do telewizji polskiej, zwiększy tak naprawdę budżet telewizji polskiej. A przecież te pieniądze mogłyby pójść na służbę zdrowia, na szpitale. No i reakcje społeczne, które społeczeństwo praktycznie jest oburzone, w tym także Maciej sztur, który w prześmiewczy praktycznie sposób zrobił filmik na Instagrama, gdzie właśnie pokazuje ten środkowy palec, praktycznie cały tutaj prowadzi monolog. No właśnie, czy to nie doprowadziło do odwrócenia uwagi, tak? a więc zachowania tej, tej posłanki od meritum, a więc głosowania tak naprawdę nad, tym, nad tymi pieniędzmi, które zostały przekazane na tej Polską i czy telewizja polska potrzebuje takich środków? Czy nie powinna mieć wpływy z tytułu reklam? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonek dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj na temat zachowania no wczorajszego, tak naprawdę, czy tam przedczorajszego w zależności kiedy będziecie to oglądać. Mamy tutaj posłanki Prawa i Sprawiedliwości, która ewidentnie pokazywała praktycznie środkowy palec podczas głosowania w Sejmie praktycznie do opozycji. Oczywiście ona tłumaczyła, że przesuwała po twarzy, że włosy poprawiała i tak dalej. Natomiast no jest pokazane praktycznie tutaj zdjęcie, tak, kadr praktycznie, no to raczej to nikogo nie zmyli. To jest jakby jedna sprawa. Później to zachowanie praktycznie odbiło się szerokim echem. Tak, różne grupy społeczne zaczęły praktycznie to przedstawiać. Tu widziałem nawet, że grupa tak naprawdę onkologów, lekarzy onkologów z Poznania pokazała środkowy palec. Nagrała taki film, ale pokazała środkowy palec tutaj rakowi, tak, że żeby się ludzie faktycznie policzyli, ale z rakiem, żeby no, w ten sposób wykorzystali tak naprawdę tą sytuację, tę popularność tego gestu społecznego na fali do szczytnych celów, tak naprawdę, po to, żeby leczyli, ludzie leczyli się, żeby tak naprawdę w odpowiednim momencie wykrywali tak choroby u siebie czy nowotwory. No właśnie. I teraz, jaki jest meritum tej sprawy? No meritum tej sprawy jest takie, że 2 miliardy złotych zostało przekazane do budżetu telewizji polskiej, czy zwiększone po prostu o 2 miliardy złotych. Natomiast te pieniądze mogły pójść na służbę zdrowia, tak, te pieniądze faktycznie mogły pójść na służbę zdrowia, co też po, praktycznie podejmowała praktycznie opozycja bardzo mocno tak, że te pieniądze mogą zostać spożytkowane rzeczywiście, tak, z korzyścią dla nas wszystkich, no bo chyba nie mamy wątpliwości, że lepiej po prostu te pieniądze dać gdzieś na szpitale, leczenie, tak, niż na telewizję polską, telewizja, która tak naprawdę ma swój budżet określony, telewizja, która na dobrą sprawę też emituje reklamy, więc na dobrą sprawę powinna ona się utrzymać z tutaj funkcjonowania swojego, tak, z tak, inne telewizje komercyjne, tak, które mają bloki reklamowe i tak dalej, pojawia się też takie pytanie, tak, czy Telewizja Polska nie może na przykład prowadzić reklam w czasie trwania programów, tak, no bo szczyci się jakby tym Telewizja Polska że nie emituje reklam w międzyczasie podczas serialu jakiegoś czy programu, tak? Natomiast no, czasy się zmieniają. Mamy XXI wiek, telewizja mogłaby w ten sposób więcej zarobić, pozyskać praktycznie pieniędzy. No i jako firma, tak, jako spółka skarbu państwa, powinna też patrzeć na to, żeby była, wychodziła tutaj na plus, tak, albo przynajmniej ich wydatki się bilansowały z wpływami, a nie, żeby taki potężny praktycznie zaszczyt był z budżetu państwa polskiego, gdzie te pieniądze mogłyby pójść na rzeczy inne, tak? No wyobraźmy sobie na przykład jakieś badania noworodków, badania na przykład osób starszych, zwiększenie limitów do lekarzy, specjalistów, to co ma miejsce dzisiaj, tak? Więc idziemy do lekarza, do kardiologa, czy jakiegoś innego specjalisty, termin za pół roku, tak? Czy za praktycznie rok. No dlaczego? Bo są limity, bo może tylko lekarz przyjąć określoną liczbę pa praktycznie pacjentów w ciągu miesiąca. No i jest problem, tak? Albo po prostu ktoś, tak, szuka tutaj prywatnie pomocy, musi zapłacić, albo czeka rok czy też dwa lata, a więc Wiemy, że do tego czasu po prostu no zdrowie może się pogorszyć no więc to też spotkało się z reakcją społeczeństwa, natomiast problem jest tego typu, że większość praktycznie media jakby skupiły się na, na samym tym geście, tak na samym tym geście, który rzeczywiście nigdy się nie powinien pojawić w Sejmie, tak w miejscu, no przede wszystkim posłowie czy to z Lewa, czy też z Prawa, czy z Centrum są przedstawicielami narodu polskiego różne były sytuacje, jeśli chodzi o polski Sejm często były to rzeczy no kuriozalne, niedorzeczne, z którymi się nie zgadzamy nie zgadzamy, ale ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, no też nie jestem jakiś taki stary, tak ale też tutaj, no ta Trzecia Rzeczpospolita Polska, tak, no, no, to też nie jest taka, taka po prostu dawna, żeby takie sytuacje miały miejsce w Sejmie, tak? Żeby jakikolwiek poseł pokazywał środkowy palec tak opozycji. Pamiętajmy, że opozycja została wybrana przez społeczeństwo, przez jakąś część społeczeństwa. To tak samo, jakby pokazać po prostu środkowy palec tym wszystkim wyborcom, tak? Milionom praktycznie wyborców, tak? Oczywiście można się nie zgadzać na przykład tutaj z programem, czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Platformą Obywatelską, czy teraz koalicją obywatelską,

Natomiast, czy też z inną partią polityczną, PSL-em czy Kizem, natomiast no, to nie oznacza, że należy praktycznie pokazywać taki gest, tak. tego czasu był słynny gest Kozakiewicza, tak, jak on skoczył praktycznie przez przez tyczce, tak i później, to było w Związku Radzieckim, już nie pamiętam dokładnie jaka była sytuacja, ale tam były jakieś trudności z jego występem, ostatecznie wystąpił, skoczył i pokazał tak charakterystyczny gest Kozakiewicza, no ale to nie był gest obraźliwy, tak, to po prostu był gest, który pokazywał, że jest niezwyciężony Natomiast ten gest, no to jest bardzo po prostu obraźliwy, jednoznacznie. Praktycznie ten gest, tak. I tutaj tłumaczenia, że poprawia tutaj posłanka włosy, czy też oczy, po prostu poprawia tym palcem, no nikogo to nie zmylą, bo miliony polaków praktycznie widziało, co miało miejsce, tak, co się działo praktycznie. No i więc pytanie jest takie, też mam takie pytanie do was, tak, co tutaj byście wybrali, czy rzeczywiście te pieniądze 2 miliardy złotych, to jest mnóstwo pieniędzy, tak, to nie jest kwestia praktycznie 20 milionów złotych, tak, no bo rzeczywiście, gdyby na przykład była kwestia 20 milionów złotych, a na przykład, czy mają te pieniądze pójść na telewizję, czy na służbę zdrowia, no to powiedzmy okej, okay, tak, bo 20 milionów złotych, chociaż to też jest dużo pieniędzy, tak, no ale w kontekście jakichś badań, czy tam operacji, to też aż nie jest taka suma kosmiczna, przy tam wielomilionów miliardowym budżecie e, służby zdrowia, tak? Natomiast tutaj praktycznie jest 2 miliardy, to jest istotna część praktycznie e, tego budżetu służby zdrowia, tak? Oczywiście no, te pieniądze nie zostały zabrane służby zdrowia, ale mogły zostać przekazane jakby na służbę zdrowia i powiększyć tak tę pulę, czy też po prostu te e, zabiegi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy tutaj osoby starsze w naszej rodzinie, takie te osoby muszą oczekiwać na jakieś operacje przyjęcia do szpitali, gdzie tak naprawdę są pewne e, pewnego rodzaju właśnie limity, a gdyby nie było właśnie. E, czy więcej byłoby środków praktycznie, to te osoby mogłyby pójść szybciej do lekarza, tak? Maciej Sztur pokazał to w bardzo dosadny sposób, no on znany jest z tego, że praktycznie krytykuje tej partię rządzącą, no i na Instagramie właśnie opublikował taki film przyśmiewczy z tym środkowym palcem, tak, gdzie płacze, że bardzo dobrze praktycznie, że e, oczywiście w sposób ironiczny mówi, że te pieniądze trafią do telewizji polskiej niż do służby zdrowia, a tym bardziej na onkologię, bo przecież ktoś tam by mógł tutaj może będąc na onkologii może obejrzeć jakiś telewizji, którym poprawi humor, tak, czy po prostu po prostu samopoczucie, no to bardzo dosyć, takie dosadne, tak naprawdę stwierdzenie. tak Myślę, że każdej osobie na onkologii, bo może pomóc tylko i poprawi humor, tylko jedna informacja, że ta osoba pokonała praktycznie nowotwór i tego nowotworu już nie ma. Natomiast tutaj rzeczywiście sytuacja kontrowersyjna, tak. Najbardziej przerażające jest to, że praktycznie, no tak powiedziałem, wszyscy skupili się jakby na tym geście, ten gest jest szeroko praktycznie komentowany, natomiast zapomniano, jaki jest meritum, tak, co stoi praktycznie za tym gestem, odwrócono uwagę praktycznie przy, przy okazji takiej sytuacji, tak. No nie wiem, to tak jakby na przykład głosować na jakiś budżetem na przykład jakiejś służby, tak, CBA, że powiększymy ten budżet 10 300 razy praktycznie więcej i nagle posłanka by wyszła i poprawy, czy poseł by wyszedł, joby koszulę na tak? To wszyscy by się skupili jakby na tym, że poseł zdjął koszulę na mównicy, a nie nad fa faktem samym praktycznie meritum, tak? Natomiast no, rzeczywiście jest to przerażające, tak? Jest to przerażające i tutaj, potem rzeczywiście takie organizacje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierają pieniądze, pomagają, tak? No bo ta służba zdrowia ciągle nie domaga, tak? Chociażby taka kwota, no to taka kwota miałaby istotne wsparcie, tak? Jeśli chodzi o Polską Służbę Zdrowia. Ja muszę powiedzieć, że tutaj no dalej są problemy, jeśli chodzi o służbę zdrowia, tak? Ostatnio że praktycznie prawa i sprawiedliwość chwaliło się tym, że skrócą okres oczekiwania do tutaj do onkologa z dwóch miesięcy do dwóch dni. To, co powinno być standardem, tak? No niektóry, nie, niedługo będziemy się cieszyć, że zadzwonimy po pogotowie i że karetka w ogóle wyjedzie do nas po prostu, tak? To będzie sukces. No troszeczkę my tutaj schodzimy na absurdy, tak? To, co powinno być standardem, to my tak naprawdę mówimy, że do no, ukłonu no, się nie będzie czekał dwa miesiące, tylko praktycznie dwa dni. No super, tak. A jeżeli ktoś ma raka trzustki, a więc rak, który praktycznie daje od trzech miesięcy do pół roku, tak. W przypadku raka trzustki w momencie, je lekarz przekazuje tę informację pacjentowi, to mówi pacjentowi, żeby pacjent praktycznie pozamykał wszystkie swoje sprawy życiowe, rodzinne, pożegnał się z wszystkimi, bo tylko kilka miesięcy życia. Oczywiście są takie przypadki, tak jak na przykład Steve Jobs, który tam żył dwa, czy trzy lata, czy kilka lat nowotworem, ale nie oszukujmy się, tak, no są nowotwory, które praktycznie powodują, że ludzie bardzo szybko umierają i tutaj sukces, tak, że z dwóch miesięcy do dwóch dni to nie jest wcale praktycznie sukces, tak, służba zdrowia powinna być od ręki, tak samo specjaliści praktycznie powinni być od ręki, oczywiście nie mówię, że idzie Kowalski do kardiologa i kardiolog powinien tego samego dnia przyjąć go, tak, no może nie aż tak, ale w przeciągu tygodnia, w przeciągu trzech dni, jak jest pilna praktycznie sprawa, a nie, że praktycznie trzeba tyle czasu czekać, tak, to wszystko nie Domaga jest wiele po prostu problemów, um, jeśli chodzi właśnie o polską służbę zdrowia. A to na pewno można byłoby naprawić. Na pewno nie 2 miliardy nie, nie naprawi wszystkich błędów i mankamentów służby zdrowia, ale na pewno by zasypało część praktycznie tych dziur, które są w tej służbie zdrowia. A napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.